Witam wszystkich, tu Fikomiko, zapraszam na nocny Shiny Hunting. Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? Uwaga, Zapdos powraca do Pokémon Go. Pokémon! Gorący news! Zapdos pojawi się w paczkach z misji od 1 maja. Ja już nie mogę doczekać się, kiedy go złapię, bo podczas eventów udało mi się tylko jednego złapać wcześniej. Także to będzie okazja do zdobycia kolejnych Zapdosów. Także bądźcie czujni. Teraz z potrójnym Stardustem za złapanie ziemnych, wodnych i roślinnych Pokémonów oraz z włączonym Starpisem bez problemu można zdobyć 100 000 Stardusta dziennie, albo i więcej. Ja korzystając z tej okazji wybrałem się dodatkowo na Shiny Hunting wieczorem. Było bardzo ciemno i niebezpiecznie. Zapraszam na odcinek. Ej, ale nie mówcie nikomu, że ja tu biję tego Magikarpę teraz magnetonem samemu. 1165, biedny Magikarp. Całe życie mu schodzi. Szast prest po nim. Ja tak poluję podczas tego eventu właśnie na wersję Shiny. Dwa Golden Raspberry, cztery Super Potionki. No nie ma żadnego Red Candy. 3000 EXP, 14 Boli i zwykła wersja. Nawet Pineappa mi szkoda. Zostawiam sobie na Community Day. Dobra, siedzi. A price... słaby. 2600 candy już mam. Także mi się nie śpieszy. Idę jeszcze po tego na środku, tego na dole i po Wildmera. Potrójna szansa na shiny. Lubię właśnie takie wieczorne spacerki, bo jest cisza, spokój, ciemno, ludzi nie ma na dworze. Samemu można iść sobie gdzie się chce. Nikt nie przeszkadza, fajnie, chłodno. A panie brodą robi się tak. A Magikarpia mamy zwykłego. No to też słabo. Bo ileż można ich mieć? Zwykłych. Już naprawdę wystarczająco dużo ich zebrałem. Dobra, wyłączę nagrywanie. Ło, lol. Raz, dwa, trzy Wildmery złapię po drodze. Jak dojdę. Bo czwarty jest na PKS-ach. Czyli zupełnie nie po drodze. Troszeczkę dalej, bo bym musiał iść. Zaczyna się robić ciemniej. Tam jest coraz mniej lamp. Ej, jakby coś mi się stało. Taki jest widok przede mną. Taki jest obok mnie. Tam jest staw, a tam jest właśnie ten jeszcze główny park. Pomnik Józefa Piłsudskiego. Tam gdzie jest rajd na IX-y. Kurde. I tylko ja w parku. Nie polecam nikomu wychodzenia w taką późną porą. No chyba, że jesteście pełnoletni, to możecie robić co chcecie. Remo Ride. Już nawet nie nagrywam tego, bo zje mi całą pamięć, jakbym tak cały czas łaził z tym włączonym nagrywaniem. Powiem wam coś odnośnie Poké Kolekcji. Przesłało parę osób nagrania na Poké Kolekcję. Ja nadal czekam. Możecie przesłać swoje nagrania kolekcji na hikomikosmoupa@gmail.com w treści maila podając Poké Kolekcję, tytuł maila. A w załączniku należy nagrać dowolny filmik, tak gdzieś około dwuminutowy, w którym zaprezentujecie swoją kolekcję Pokémon. Nie musi to być największa kolekcja. Może to być na przykład kolekcja kart, może to być kolekcja figurek, czego tamkolwiek nie macie. Może to być nawet wasza
kolekcja Pokemonów w Pokemon Go. Jeśli macie naprawdę jakieś fajne i chcielibyście się... O, a tu już jest ciemno. I chcielibyście się tym z kimś podzielić, to będzie taki nowy program na moim kanale. Także bądźcie czujni, bo nowe odcinki już w kwietniu pojawią się na kanale. Dobra. Poliwag. Wszystko łapię w Great Pole, bo Pokebole zostawiam sobie na mojego Go Plusa. O. Idę teraz w te ciemniejsze rejony. Tam jest Wailmer. Co ja wcisnąłem? Ewolucję? Power Up? Nie, na szczęście nie. Jest Wailmer. Zwykły. Pewnie bym krzyczał tutaj na cały park. Wszystkich bym przestraszył. Jakby był szali. I przy okazji włączyłbym nagrywanie. O, tu jest plac zabaw. I to wygląda tak jak z filmu z horroru. Lampa się zapala i gasi. W dowolnych momentach. Naprawdę. Jest i karpik. Zwykły. O, zapala się. A, i świeci. Teraz świeci. Jak gdyby nigdy nic. A ja rzucam w karpika. Raz. Dwa. Trzy. Siedzi. Tam jeszcze był matki. Zaraz zakręcę stopem. Dostanę parę kulek. I matki pomamy. Też. Do kompletu. Naprawdę ciemno. A ten pomnik to tu wygląda jak jakiś ludek. Nie wiem, czy go będzie widać teraz. O. To w ciemności tutaj jest często mylony, że to jakiś duch czy człowiek. Dobra. Machop, Machopa, dobra, złapiemy Machopa. Kolejne na cukierki poleci. 73 CP. Great rzucony, nice trafiony. Kurde, jakie wiewiórki tu biegają. Dobra, też siedzi. Kolejny Pokestop. I kolejny, proszę bardzo. Zwykły. 278. Rzucony prosto. Great. Uła. Shiny hunting wieczorem. Nigdy nie wychodźcie o tak późnych porach. Latat. Ktoś tam jest. Wyskoczył mi lotat. No serio, włączę nagrywanie, jak będzie coś sensownego. Nice'a trafiłem na lotadzie. Ła. Tu będzie wysyp pokestopów. I pokemonów. Jest pierwszy. Jest drugi. Jest tu Rhyhorn i coś jeszcze. I Machop. Zupełnie odpuszczam. Już łapię go plusem. Dobrze, że wiatru nie ma. Jest taka cisza przed burzą jakby. Chociaż już w dzień padało. Ła. Gołębę widzicie? Tutaj on jest pokestopem. Idę przez środek, kij z tym. To jest ta rzeźba gołąb. Zakręcona. I jeszcze jeden tam przede mną będzie. Wailmer. Czy będzie shiny? Dowiemy się w następnym odcinku. Nie no, żartuję, nie zrobię wam tego. Będzie jeden taki
długi, mroczny odcinek. Zwykły. 55 cp. Czemu mówię szeptem? Wchodzę w ciemną uliczkę. Tu nic nie widać. Tu jest światło, a tutaj nic nie ma przede mną. Dobra. Jest Weilmerg 1, jest Magikarp. Zwykły. Czekajcie. Zakręcimy sobie stopem i wciśniemy tego drugiego też. Uła. Great poleciał. Już mnie nic nie widać. Ktoś tam idzie za mną. Co to jest? Gołąb? Czemu on nie siedzi na drzewie, tylko siedzi w trawie? Jest Snorlax, znalazł cukierka. Mogę zakręcić stopem. Pojawia się więcej oświetlenia. Ile z tych... Na całym tym dostałem... cały ekran był praktycznie zasypany przedmiotami. Jest i Seedot, jest i... Machop. No naprawdę. Ten Shiny Hunting zakończył się niewypałem. A dzisiaj naprawdę dużo połapałem. Mogę wam pokazać na tym. Wczoraj miałem może 310 miałem cukierków do Weilmera. A teraz mam 550 do Weilmera. Do Magikarpy miałem chyba 2400. Teraz już mam 2600. A 1600. Teraz pytanie, czy iść z buta, pójdę tędy, to koło kościoła będę miał jeszcze jednego Magikarpia i drugiego. Jeszcze dwa karpie zahaczymy po drodze. Nawet lepiej, bo trzy karpie i Weilmera. Dobra, na koniec jeszcze włączę nagrywanie, bo tu może być ciekawie, powiem wam. Przy takim stężeniu shiny policja jedzie. Mam nadzieję, że mnie nie złapią. Niby za co? Za to, że łapię pokemony wieczorem? Nie, no może za to, że chodzę z dwoma telefonami dziwnie podpiętymi. Nie wiem, ile tych samochodów tu jeździ. Daj pan spokój. Jeszcze w kościele postanowili dzwonić. Jedzie jakiś busik. Chyba to by była ostatnia moja nadzieja na odjazd. Zwykły Magikarpik. Ty bez kitu, ja mogłem tym autobusem pojechać do domu. Ale już nie chcę mi się, wolę złapać te dwa jeszcze. Zobaczymy. Siedzi Magikarp. Wybiła 21. Nie chcę go ewoluować, o matko. Jest nasza rzeźba, jest i Magikarp. Jest shiny, ja pierdolę. Jest shiny, teraz wieczorem na żywo. Daj tam i ten. Nie, na AR Plusie nie złapię. Dajcie mi złotą malinkę. Great, siadł. Raz,
dwa, trzy. Siedzi. Shiny Magikarp z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ma 135 CP. Jego uprise to Attention HP. Także pewnie jakieś dobre. Średnie znaczy się. Ale przyforciłem. Wiecie co? Więcej takich shiny huntingów wam zrobię. Jeszcze jajeczko. Kurczę, jeszcze jeden autobus jedzie. Może ja bym zdążył jakimś dojechać do tego. A nie, to jedzie do Kunowa. Wykluł mi się Wingull. Wiecie co? Jeszcze nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Od tego złapania shiny mi się w głowie poprzewracało. My collection is full. Nic dziwnego. Jak złapałem takie dobre. I jeszcze Wailmer. To już by było zbyt dużo szczęścia na koniec dnia, żeby dwa shiny. Także zostawcie koniecznie lajka i subskrypcję z dzwoneczkiem na kanale, jeśli chcecie więcej tego typu shiny huntingów. O, kicia idzie jakaś. Kici, kici, kici. Nie słyszymy. Naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt.